To jest jedna z największych skał granitowych na kuli ziemskiej, ponieważ większa od niej jest tylko El Capitan. To jest El Capitan. Widzicie? Tutaj na pierwszym planie granit, tak, w ten sposób idzie. Później jest ten dziubek, tutaj. Tu jest El Capitan jakby, tutaj, nie? Tu jest Half Dome. 20 milionów lat temu lodowiec rzeźbił ten teren. Naciskał siłą 30 ton na 1 centymetr. I on wyrzeźbił tą Dolinę Yosemite całą. Jak się cofa w kierunku północnym. Przed nami Dolina Yosemite, niesamowita dolina. Tu po prostu kiedyś Polak przyjechał, jak zobaczył, powiedział niesamowite. To usłyszeli Indianie i zostawią Yosemite. Oni teraz tłumaczą, że to jest od niedźwiedzia grizzly, ale tak naprawdę ta dolina jest tak piękna, że myśmy też tutaj stanęli i mówimy niesamowite. Po prostu Dolina Yosemite. Najpiękniejsza dolina. Gdyby tak połączyć te wszystkie cieki wodne, te rzeki, to jest 2,5 tysiąca kilometrów długości. Przed nami jest niesamowita skała, El Capitan, ma 1600 metrów, to skała, którą widać, a w ogóle nad poziomem morza to 2300 metrów. Ogromna potęga, największa skała na świecie i jeden z najmniejszych ludzi na świecie, więc tu jest kontrast niesamowity, ale ja pozdrawiam z tego miejsca. Kochani moi, czy nie jest to wielkie szczęście, że przestał padać śnieg, a my tutaj w tej dolinie przed El Capitan możemy odprawiać najświętsze ofiary. Ja myślę, że kazanie mówi nam natura, mówi nam Bóg poprzez to wszystko, co nam objawi. Bogu dziękujemy za to, że nas tutaj doprowadził. Bogu dziękujemy za zdrowie, za miłość, za to wszystko, cośmy otrzymali, wiedząc, że jesteśmy niewielkim procentem ludzi na świecie, którzy tutaj mogą być i podziwiać to piękno Yosemite Valley. Dlatego Boga uwielbiamy. Abraham zbudował ołtarz dla Pana, oddawał hołd Panu. Tam, gdzie się znajdziemy, gdzie się modlimy, gdzie oddajemy całe życie Panu, tam jest nasz ołtarz. To wasze ołtarze są w waszych domach. Tam, gdzie uwielbiasz Boga, tam jest ten ołtarz. Idą ludzie i jeden po drugim mówią, my chyba idziemy w złą stronę. Gdzieś tam górą idą taką ścieżką krętą, prawda, do góry, trochę zmęczeni, a ci idą szeroką drogą, idą i ktoś mówi, no źle idziemy, jedziemy źle, to nie jest ta droga. A tam na końcu taka platforma, idą i demon siedzi, prawda, i do piekła, i ten. I my tak idziemy, idziemy właśnie w tym wielkim tłumie. Ja się cieszę, żeśmy wyszli z tego tłumu, że tutaj możemy przeżywać te rekolekcje, które w jakiś sposób przeżywamy sami. Jak to dobrze razem bywać, pomodlić się i zaśpiewać. Hej, takiej wesołości każdy, nom zazdrości każdy, nom zazdrości. Hej, takiej wesołości każdy, nom zazdrości każdy, nom zazdrości. Wracamy. Ja myślę, że ten wodospad Yosemite zrobił tak wielkie wrażenie, że tylko trzeba Pana Boga teraz chwalić, nie? No, wrażenie jest niesamowite. To można tylko tutaj podziwiać cud natury i cud stworzenia, który został tutaj przygotowany dla ludzi, żeby mogli zobaczyć wielkość Pana Boga. Tak, to jest 739 metrów wysokości, dwie kaskady, czwarty co do wielkości wodospad na świecie. Jaka masa wody spada tutaj. Okazuje się, że na jesień praktycznie te wodospady wysychają, prawda? Teraz jest taki najpiękniejszy czas, aby podziwiać właśnie piękno Yosemite Parku. To jest 18 km kwadratowych. To jest 10 km długości, ma cała dolina Yosemite. Yosemite, czyli niesamowite. No niesamowite, Bóg jest wielki. No przepiękne, no dziękujemy Panu.
lata temu słyszeliśmy, że Kalifornia się pali. Te upały w Kalifornii sprawiły, że tutaj w Yosemite Park spłonęły ogromne połacie tutaj drzewostanu. Także widzimy takie kikuty, które stoją, wszystko wypalone. Zobaczcie, to się stało 2 lata temu, także już byśmy nie chcieli, żeby do tego doszło kiedykolwiek. Cała natura została tutaj zachwiana. Teraz jest bardziej mokro, więc myślimy o to. Widać na dole, prawda? Wszystko wypalone. To są tysiące hektarów drzew. Tutaj helikoptery, tutaj nawet była ściągana pomoc innych krajów, prawda? By ratować Kalifornię. Do 100 metrów wysokości dochodzi, jeżeli chodzi o sekwoję gigant. Natomiast najszersza ma bodajże 14 metrów. Generał Sherman, który uważany jest za najpotężniejszą sekwoję na świecie, najpotężniejszą pod względem masy, waży 1400 ton, ma 11 metrów szerokości i 86 metrów wysokości. I to jest sekwoja gigant. Natomiast sekwoje redwood, czyli tak zwane wiecznie zielone, redwood, czerwone drzewo, ale wiecznie zielone, dochodzą do 115 metrów wysokości i średnicy mają gdzieś około 2-3 metrów. Sekwoja się nie pali i nie trzymają się jej szkodniki. Natomiast korzenie sekwoi są bardzo płytkie, często się wywracają. Sekwoja żyje do 3000 lat i jest z rodziny cisowatych. To jest drzewo iglaste. Igły są do 2,5 cm, szyszki gdzieś do 7 cm. Czego wykorzystują? Nic nie wykorzystują. Sekwoja rośnie 2800 lat i jest pod ochroną. Jeżeli się zwali jakaś sekwoja, to wtedy. Tutaj widać, to jest 70 tak. rok, tak? 2000 lat to jest taka tak. Szerokość mega sekwoi. Bo redwood na 2000 lat to ma 2 metry. Nareszcie wychodzimy z tego lasu sekwojowego. Ta sekwoja ma 1, 2, 3, 4, 5 metrów, a tu jeszcze 6 metrów średnicy. Widzę ci 6 metrów średnicy razy 3,14 pi, to jest 20 metrów obwodu. Nie do wiary, słuchajcie. A to i tak jeszcze nie są największe sekwoje. Ale podziwiamy. Pan Bóg jest wielki. Aby zachwycić oczy moje, stworzył sekwoje, oczywiście. Jak patrzę na tą przyrodę, która nas tutaj otacza, Pan Bóg stworzył wielkie dzieło. Stworzył ziemię, stworzył niebo, a żeby jeszcze uszczęśliwić oczy moje, stworzył sekwoje.